Siema, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zyk Pogromcy Mitów. Dzisiaj zajmiemy się mitem od użytkownika o kropeczka. Sprawdźcie, kto w pierwszym sezonie ma największe prawdopodobieństwo wygrania ligi poprzez symulację. I tutaj widzicie, jak wyglądały te tabele po zakończonym sezonie, tutaj pierwszy sezon. I postanowiłem, że wam to pokażę, żeby nie było, że oszukiwałem, wymyśliłem sobie jakieś liczby. Na końcu będzie podsumowanie najciekawszych lig moim zdaniem. Też będzie polska liga. No, wybrałem ich 12, tutaj już trzeci sezon. Bo jakbym miał podsumowywać wszystkie, to nie wiem, czy by was to interesowało i każdy ma swoje rzeczy do roboty i tak zrobiłem. Tutaj już czwarty sezon. Manchester United wygrał ligę, ale powiem wam już, że nie miał najlepszego bilansu, jakbym to powiedzieć, wygrywanie lig. I ostatni, piąty sezon. Czyli szybkie symulacje ich. I my bierzemy się za podsumowanie. Tutaj widzimy ligę angielską i tutaj był najlepszy, jak widać, Manchester City. Bilans pierwszym sezonem miał drugie miejsce, później pierwsze, czwarte i drugie. A na drugim miejscu była Chelsea 1, 2, 3, 2, 4. Później hiszpańska liga. Co mnie zaskoczyło szczerze, że Real Madrid był pierwszy. I miał bilans pierwszym sezonem drugie. W drugim pierwsze. Drugie i pierwsze. Dziwne, że też Barcelona miała w pierwszym sezonie czwarte i w ostatnim. To też takie dziwne. Sobie później nawet zrobiłem jeszcze dodatkowy sezon i miało czwarty. Nie wiem, czy z czego to wynika, ale jej sport bardzo ładnie się popisał. Kolejną ligą będzie Liga Włoska, tutaj Juventus. Pierwszym sezonem pierwsze, drugie, więc tutaj widać dużą różnicę. I Inter, który w pierwszym sezonie w ogóle miał piąte miejsce, więc cienko. Tutaj podsumowanie już francuskiej, polskiej i niemieckiej ligi. Tutaj PSG nie zaskoczyło. Zawsze pierwsze, tylko w ostatnim sezonie drugie. I tutaj Marsylia na drugim miejscu, gdzie miała cztery pod rząd miejsca. Drugie i na końcu czwarte. Tutaj widzimy polska liga, to Lech Poznań. Szczerze myślałem, że będzie Legia Warszawa, ale jednak Lech Poznań wygrał tą rywalizację. Tutaj widzimy, prawie zawsze miał albo pierwsze, albo drugie miejsce, a Legia jednak raz mu się zdarzyło, że miało czwarte. Oraz liga niemiecka, w którym Bayern zniszczył konkurencję i w każdym sezonie miał pierwsze miejsce. Borussia Dortmund miała drugie miejsce prawie w każdym też sezonie, tylko oprócz czwartego, który zajął czwarte miejsce też. Tutaj podsumowanie belgijskiej, tureckiej i portugalskiej ligi. Belgia i Anderlecht, drugie, pierwsze. I klub Bruges. Tutaj już tak różnie im szło, ale dość wysokie miejsce. W tureckiej lidze Beşiktaş, tak to się czyta? Chyba tak. Czwarte, później pierwsze szło i trzecie. To tak dziwnie trochę, ale jakoś to poszło. I w Turcji Fenerbahçe, który miała 1-2-2-1. I w sumie z jednej strony można powiedzieć, że Fenerbahçe było lepsze, ale tu jednak chodzi o mistrza i i jeśli o to chodzi, to Beşiktaş miał więcej wygranych lig, o tak to. No teraz przechodzimy do ligi portugalskiej, tutaj Sporting Lizbona, tu pierwsze, drugie. I na drugim miejscu Porto, to też im jakoś szło. Dziwne, że nie znalazł się tutaj zamiast Sportingu Benfica, ale cóż. Tutaj widzimy podsumowanie już ligi rosyjskiej, holenderskiej i duńskiej. W Rosji Zenit Górała 3-1-3-1-1, 3 zwycięstwa. A co zrobił Krasnodar, to w ogóle dziwne. Ta liga rosyjska była tak dziwna, że ja nie widziałem kogo wziąć na to drugie miejsce. Wybrałem Krasnodar, który dwa mistrzostwa miał, ale też ósme miejsce. Nie ogarniam. Holandia Ajax bez problemu, na drugim miejscu PSV. A w Danii Kopenhaga prowadziła 1-1-2-1-2. Taki mieli bilans i Midland, nie wiem czy dobrze to przeczytałem, 2-1-2-2-1-3-1, więc nieźle sobie poradzili. Ja z wami już będę się żegnał, myślę, że dobrze podsumowałem to wszystko.
Jeśli macie jakieś mity, to podawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i jakiś komentarz sprytny. Więc na razie, cześć i czołem.